No, tak to ładnie nazwałeś, skok polanka, tak? Tak, tak, na szczęście była to ładna, ładna polanka, nic tam nie było i skończyło się strachem, no, natomiast wyjechaliśmy z tego już totalnie, nie mieliśmy powietrza w oponie i tam chyba 4 kilometry zjeżdżaliśmy do mety na dół, podjęliśmy szybką decyzję, stąpię, że nie zmieniamy, że jedziemy. No i potem licząc stratę tam około 2 minut, którą zanotowaliśmy na odcinku, uznaliśmy to, że to był dobry wybór, także no kupa szczęścia na pewno z tym i tutaj myślę, że za te poprzednie jakieś tam latanie samochodem, które w różnych tak czy samochodach i tak dalej mieliśmy tutaj, naprawdę się nam to odpłaciło i to z nawiązką. No i dobrze, i aby tak, takie przygody się kończyły, żeby nie kończyły się poważniej, no ale ta przygoda, no, mogła zaważyć w pewien sposób na waszym tytule, oczywiście na waszej walce, no ale rajdy są przez to w pewien sposób ciekawsze, no i wprowadzacie pewne urozmaicenie też dzięki temu, prawda? No tak, tak, no przygoda mogła się, no mogliśmy tam po prostu zostać, tak, mogliśmy tam nie spać swobodnie na tą łąkę, spać, nie wiem, troszeczkę bardziej, bo naprawdę oddechowania to tam, no to były minimalne jakieś tam różnice, no mogło być tam jakieś drzewo, cokolwiek i dla nas był to byłby koniec rajdu, koniec jakiejś tam szansy walki o tytuł i zostalibyśmy po prostu na tej spalonej. No na szczęście poukładało się tak, jak się poukładało, mogliśmy jechać dalej, osiągnęliśmy metę i... No i teraz rozmawiamy dzięki temu ze szczęśliwym człowiekiem, zdobywcą dwóch tytułów mistrzowskich. Na czym, Tomku, w tym sezonie planujecie jeszcze jakiś start, planujecie jeszcze jakąś aktywność rajdową, tak to nazwijmy? No myślę, że na pewno Babulka Warszawska, jednak mam taki jeszcze taki mój cichy, jakiś tam mały, ambitny plan, to ulica Karowa i no tam jakim pojechać. Samochodem? Jakim pojechać? Samochodem? Myślę, że pozostanę wdzięczny mojemu titrenowi. Też mu się to należy, żeby wystąpić na Karowej, chociaż w tym roku już po Karowej jeździliśmy przy okazji roczą z Sebastianem Lebem. Ale myślę, że w Warszawie pokażemy się naszym titrenem, nie będziemy tutaj nic zmieniać. Czy coś więcej? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, budżet, jaki mieliśmy w tym roku, to był naprawdę bardzo okrojony i pojechaliśmy. Widzę, zapraszam do Cieszyna na przykład. No dokładnie, Cieszyn to jest miasto, w którym mieszkam 30 km i bardzo chętnie bym pojechał Babulkę Cieszyńską, bo jest to fantastyczne, ale fantastyczne warunki, na pewno będziemy okroślisko, to mi niewątpliwie pasuje. I... Zapoznanie blisko, noclegi odpadają, prawda? I dokładnie tak, także nie mówię, że nie, jeśli tylko to na to pozwoli i te możliwości, to na pewno się w Cieszynie też pojawimy. Może się udaje, trzymamy kciuki za to, żeby się udało. A co w przyszłym sezonie? Jakie plany na sezon 2010? No plany na sezon 2010 na pewno są zależne od możliwości budżetowej, tak, które na razie nie są nam znane. Oczywiście pracujemy nad budżetem. Opcje mamy, myślę, że zakładamy tak naprawdę jakieś tam trzy opcje, czyli powtórzenie programu tego samego, który mieliśmy w tym roku, czyli Citroen Racing Crossy, polska edycja. Coś więcej, jeśli ten to może wyjazd gdzieś na właśnie ten sam cykl do jakiegoś sąsiedniego kraju, do Czechy, czyli gdzieś tam dalej, gdzie puchar będzie rozgrywany. A coś wyżej, no tu już jest mocny przeskok. Myślę, że tak naprawdę, jeśli stąd gdzieś wyżej od Citroena, no to chyba już jakieś N4 lub Sport 2000, tak? Natomiast a to już jest zupełnie inna półka, powiedzmy, cenowa. No ale któż wie, być może taki przeskok byłby możliwy. Gdybyś mógł wykonać taki krok jak Radek Typa chociażby, czy przeszedłbyś do Enki? Powiem szczerze, że Enki, jakoś z Lancerem nie za wiele jeździłem tak naprawdę, czy są Subaru, czy Lancer, bo to są dwie marki, które bierze się pod uwagę. Kiedyś miałem okazję pojeździć na testach do Teamu 09 Pawła Dytki. No szybki samochód na pewno jednak nie ma tego grupowego charakteru i tutaj jakoś mnie w tą stronę ciągnie, czy trzeba się nasz Citroen, kiedy gdzieś się kręci do 8500, gwizdze ten silnik, by je słychać w górze, jedzie z taką werwą i jakoś tak bardziej tutaj mi to odpowiada, także tak naprawdę jeśli coś wyżej, to wiadomo, że to są wysokie potrzeby budżetowe, ale jeśli coś, to chyba Super 2000 wyłącznie. Super 2000? Lancer niekoniecznie. Lancer niekoniecznie, ale Super 2000 to niestety dużo większe koszty, nawet od Enki, prawda? No tak, zdecydowanie. No, zestawiając nasz budżet potrzebny na Citroena, a budżet potrzebny na Super 2000, no to trzeba to kilka razy przemnożyć. Natomiast ambicje mamy spore i pracujemy nad tym. Myślę, że osiągnięty wynik w tym sezonie w jakimś tam stopniu nam pomoże. Co z tego wyjdzie na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, ciężko mi powiedzieć, natomiast na pewno będziemy się starać
Myślę, że będzie dobrze. Oczywiście, musi być dobrze i macie ogromne wsparcie od kibiców, którzy no, mocno trzymają za wami kciuki. Powiedz, czy na każdym rajdzie masz taką grupę, która z wami jeździ, która jest wam bardzo, bardzo wierna? Tak, tak, mamy grupę wiernych kibiców i to są naprawdę niesamowicie ludzie. Przykład może być to, że część z nich przyjechała tylko i wyłącznie na chyba jeden z ostatnich, czy kilka ostatnich odcinków specjalnych rajdu dolnośląskiego. Tylko po to, żeby właśnie, kiedy wjedzie na rampę, nam pogratulować tego wyniku. Gdzie tak naprawdę nie wiedzieli, tak, no bo nikt nie wiedział, czy taki wynik nie będzie, czy nie. Natomiast przejechali paręset kilometrów tylko właśnie tylko po to, dlatego. Także bardzo, bardzo z tego miejsca im dziękuję za całe wsparcie w sezonie, bo to nie tylko ten jeden rajd, ale w całym sezonie, w poprzednich latach także. I właśnie w tych chudych latach, kiedy no nie szło nam tak sympatycznie i tak wspaniale jak w tym roku, też na niej byli, tak? I naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni tylko na pewno Tomkiem za ten dopik, bo to jest naprawdę coś fantastycznego. A Tomku, zbliża się zima i ten czas trzeba również dobrze wykorzystać, żeby się przygotować do sezonu 2010, niezależnie od tego, jakim samochodem będziecie startować. Czy będziecie dużo trenować, czy lubicie dużo w zimie trenować? No zdecydowanie tak. Warunki zimowe to jest coś, co zawsze co roku wykorzystuję. No czekamy tak naprawdę już jakieś tutaj u mnie w regionie jest już spadł śnieg, także tak naprawdę już coś można po śniegu pojeździć. No, natomiast nie ma jeszcze takiej ilości, żeby można było założyć kolce do samochodu, ale już ja mam przygotowane i czekam na pierwszy śnieg, jeśli tylko będzie możliwość, to zakładam je i na pewno wykorzystam każdą możliwość jazdy po śniegu. Tym bardziej, że gdzieś tam dochodził mnie słuchy, że bardzo duża szansa jest odbycia się w przyszłym roku rajdu górskiego. No, jeden z piękniejszych rajdów w mistrzostwach Polski. Ten rajd lubicie bardzo mocno. No tak, udało nam się go wygrać nawet naszym najmocniejszą wtedy fotocją Polsce, także myślę, że po śniegu też jakoś sobie tam dajemy radę. I na pewno czekamy z cierpliwością na ten rajd. Myślę, że tylko my, ale kibice także, bo było fantastyczny rajd. Trzeba czekać. Jarosław Szeja, z którym przed chwilką rozmawialiśmy, również czeka na więcej śniegu i myślę, że też chciałby założyć kolce do swojego samochodu, no i pognać w góry i po prostu trenować, jeszcze raz trenować, ponieważ sezon 2010 zapowiada się bardzo ciekawie, prawda? No tak, zapowiada się bardzo ciekawie. Myślę, że sorry, jednak chyba mamy jakiś taki ten kryzys w naszych rajdach. Myślę, że troszeczkę jest za nami i myślę, że coraz więcej chłopaków jeździ, choćby po prostu na porównaną frekwencję pedemotu. Startuje się ten się parę załóg, tak? No, Jarek to wygrał, z czego serdecznie mu gratuluję, bo na co dzień się znamy, czy nie firmy traktowane jest jego samochód. Także mamy dodatkową radość w tym roku, że Jarek udało mi się zdobyć tytuł. Także to jest kolejna radość dla nas. I mam nadzieję, że właśnie ta obecność po Zedmocie ten załóg też przeniesie się na Mistrzostwa Polski i tutaj będzie naprawdę 2010 będzie grubym sezonem. Ja by tak właśnie było. A za rozmowę dziękujemy Tomkowi Poremskiemu. Jeszcze raz gratulujemy od wszystkich kibiców. Nie jestem w stanie nawet przekazać ci wszystkich pozdrowień, ale wiedz, Tomku, że jest ich bardzo, bardzo dużo. No dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki. Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia na trasach rajdowych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymaj się, cześć. Do usłyszenia, dziękuję.